Serdecznie pozdrawiam. No, może się w końcu uda. Może się uda. Jestem oczywiście w Hiszpanii nadal, ale w domu, ponieważ przytrafił mi się niechciany przyjaciel. O tym za chwilę. Tutaj próbuję nagrać już od jakiegoś czasu, ale doszło do różnych atrakcji. A to prawda, pompa się oberwała i 5 godzin robotnicy tutaj pracowali. A to właśnie jest msza jakaś w kościele, także tu po lewej stronie mam Alleluja i tak dalej, po prawej tam, prawda, są różne sprawy ciekawe, także jest bardzo żywo. Na pewno to miasto jest bardzo żywe, chociaż ono nie jest takie duże, to jest Torrevieja, pisze się Torrevieja. A mnie się tutaj właśnie ten przyjaciel przytrafił niechciany, bardzo natarczywy zresztą. Bardzo natarczywy, ale zanim do tego przejdę, żeby jeszcze kilka takich fajnych rzeczy, o czym będzie w ogóle, będzie o zasadzie luster dzisiaj, ale tak, żeby nie zwariować, tak, żeby znowu zachować zdrowy rozsądek, a znowu nie tylko patrzeć przez te różowe okulary, że już wszystko ma być tylko piękne, 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 żebym, broń Boże, nie widziała niczego złego, bo jestem tym, co myślę, mówię, widzę i tak dalej. Więc bez szaleństwa, jak to zrobić, żeby było no, rozsądnie. Będzie o tym wahadełku, zaraz się postaram i będzie też o takim moim prywatnym procesie związanym ze srowidem i snem ostatnim, który tutaj miałam. I chodzi o to, żeby być gdzieś też po środku, żeby zachować zdrowy rozsądek, tak jak zawsze ja to powtarzam. No dobrze, więc tak, no i jeszcze raz na początek ja Wam chcę bardzo serdecznie podziękować za no, niesamowite komentarze, które piszecie piękne rzeczy i od razu wspieram to, co piszecie, że piszecie o sobie. Bo to, co piszecie, tacy jesteście i tak piękni jesteście, jak piszecie. Kreatywni, utalentowani, świecący i tam cała moc pięknych słów. Za każdym razem, jak piszecie takie dobre słowa, to one zostają w Was i to jesteście Wy. Także proszę sobie taki super komentarz, który daliście mnie, proszę powiedzieć do lustra, bo to się najbardziej się nam liczy. Ja to dzisiaj wspieram, podkręcam, tacy wspaniali jesteście i bardzo dziękuję za te i lajki, i komentarze, i cieszę się, że się podobało, i taniec, i moje tam improwizacje, śpiewowe improwizacje, dzisiaj już tak nie bardzo, ponieważ siadło mi właśnie ten przyjaciel mi usiadł na głosie dzisiaj. No i właśnie to jest ta zasada lustra, że jesteśmy tym, co widzimy, co wspieramy, czego nienawidzimy. I to nie jest dokładnie, teraz żeby nie zwariować, od razu mówię kiedy. Nie wtedy, jak coś tam raz na ulicy zauważymy, tylko wtedy, kiedy nam się przytrafia to ciągle. Ciągle się pojawiają pewne elementy w naszym życiu, czyli no mamy 20 lat sąsiada, który prawda nas nienawidzi, albo jakieś takie sytuacyjne sprawy, albo relacyjne. Co związek, to zawsze to i tamto i my zawsze winimy wtedy tą drugą osobę, jaki to jest wredny człek. A tutaj, i to jest bardzo trudne, zasada shapeshiftingu, należałoby się przyjrzeć, czego ja tak bardzo nie lubię. Czego ja tak bardzo nie lubię, ponieważ ja oczywiście nie tylko będę to przyciągać, ale jest to też we mnie. I zawsze jak pracowałam z tym, zawsze coś odkrywałam, kiedyś była taka, no ja byłam kiedyś bardzo zazdrosna o swojego partnera i on miał taką przyjaciółkę, piosenkarkę. I ja mówię, no nie pasuje mi ona, ewidentnie mi nie pasuje, coś tam jest nie halo, prawda? I pewien szaman przeprowadził mnie bardzo fajnie, kazał mi się z nią stać do takiego stopnia, że wręcz zmieniacie się w
w tego kogoś i odkrywacie rzeczy o sobie, które wam się nie śniło, wcale nie złe rzeczy, dlatego że przy takiej transformacji nie przestajemy swojego procesu, dopóki to się nie zmieni na coś pozytywnego, na coś, z czym możecie pracować, na coś, co możecie zintegrować w swoim własnym życiu. I tutaj, słuchajcie, ja przepraszam za ten cut, tak zwany. Okej, okay. Najmocniej przepraszam, musiałam sobie coś przynieść do popicia, ponieważ no, ten przyjaciel jest dosyć natarczywy, zaraz powiem. Ale wróćmy do tych luster, bo one są fajne. Bo tam, gdzie wydaje nam się, że czegoś nie lubimy, nienawidzimy, wtedy jest problem właśnie z tymi lustrami, bo jak właśnie jest tak fajnie, że ja mam tutaj takie fajne komentarze, no to jest mi miło i wzmacniam to w Was, podkręcam to, że tacy jesteście, że w ogóle gdzieś tam jesteście po całym świecie i ja się cieszę, mam radochę, jak nie wiem co, że tak, tak piękni, świecący wewnętrznym światłem ludzie są na tym świecie. No ale schody pojawiają się właśnie wtedy, kiedy nie jest tak pięknie, kiedy coś nas denerwuje i tutaj no, też ktoś taki się do mnie, to akurat mówię o ludziach, przyczepił, tak troszeczkę się Pan tak za blisko chciał no, podejść do mnie. No i nieraz to się zdarzyło, w związku z tym też zaczynam się zastanawiać, co takiego jest we mnie. No poza takimi normalnymi sprawami oczywiście, jak wiadomo, sprawy damsko-męskie, ale czasami jest tak, że jeżeli znajdziecie dobrą cechę w kimś, to może się okazać, że zrozumiecie coś o sobie samym. No ja widzę, że Pan na przykład był bardzo, bardzo nastawiony na czerpanie z życia pełnymi garściami. No i ja też taka jestem. Też mało się nie zachłysnęłam tą całą Hiszpanią. No i to w jakiś sposób tam ustało, dało radę to tak wewnętrznie, bez rozmowy nawet przeprocesować sobie. Czyli ta zasada luster, kiedy naprawdę jesteśmy w jakiejś sytuacji przez dłuższy okres czasu, wtedy patrzymy, co tam się dzieje i kiedy coś bardzo, bardzo lubimy, kochamy albo bardzo czegoś nienawidzimy. Jeśli coś jest dla nas neutralne, no to nie mamy jakby na to zupełnie przyczepności i nie musimy się tym zajmować. Następnym razem po prostu. Jeszcze co do tej zasady, żebym Wam tutaj nie zapomniała, bo nawet sobie napisałam notatki, a właśnie, żeby zaadresować taką sprawę, że tam porozczarowywałam niektórych, bo było o oleju rycynowym, a miało być o Krysi, o Endym i tak dalej. Nie, słuchajcie, ja jestem taką osobą, która absolutnie ceni prywatność swoich przyjaciół i dopóki moi przyjaciele sami nie chcą rozmawiać, nie chcą mówić, to ja nie będę o nich mówiła na wizji. I dlatego, że no niektórym, przepraszam za to, ale niektórym to po prostu no tyłki się palą, no dwa dni nie mógł poczekać, żeby się dowiedzieć, kiedy no było zrobione wideo, wszystko już mam nadzieję jest wyjaśnione, wszystko jest w porządku, więc no niestety nie będzie takich sytuacji u mnie, że właśnie chyba, że zapraszam wtedy przyjaciół, robimy razem na wizji i ja robię mediatora tak zwanego, stoję po środku i sobie mediujemy i się wspieramy nawzajem, żeby ta komunikacja była dobra, ale myślę, że moi przyjaciele absolutnie tego nie potrzebują. No i właśnie, i żeby teraz nie wziąć tej zasady luster i nie chodzić po ulicy i nie wytykać, bo się nagle człowiek rozwija, nie wytykać ludziom, a nienawidzisz kogoś, a to pewnie coś tam w tobie jest. Właśnie o to chodzi, żeby nie wprowadzać poczucia winy niepotrzebnie u ludzi, bo jeśli człowiek ma ochotę, to sam tam pogrzebie, a jeśli nie ma ochoty i tak sobie rzuca w przestrzeń, to sobie rzucił w przestrzeń, idziemy dalej, nie zajmujemy się tym, chyba że nas poprosi o radę. I też jeśli chodzi o siebie samych, że no nie, też nie chodzimy po ulicy i o matko martwy ptak, o ile
nie pracujemy szamańsko, bo ja akurat pracowałam kiedyś szamańsko i mi się te ptaki notorycznie martwe pojawiały i miałam bardzo silne przekazy wtedy. Ale jeśli nie robiliście żadnego rytuału czy ćwiczenia szamańskiego i to nie szukamy dziury w całym, nie szukamy wszędzie, że coś na pewno jest tym znakiem. Jeśli my zwracamy się do siebie, pytamy wszechświata i pojawia się znak, to tak. Ale jeśli beztrosko sobie właśnie chodzimy, to zazwyczaj no nie każdy znak, no bo tych znaków jest, jesteśmy zasypywani informacją no milionową, więc nie da się po prostu wszystkiego podejść. Także raz jeszcze wzmacniam, cokolwiek piszecie do mnie, piszecie o sobie i to jest cudowne. Bardzo mi się to podoba. Ja wiem, że tam oczywiście od czasu do czasu też jakimś tam się troll pojawi albo ktoś tam coś tam śmiesznie napisze. Ja się za to nie obrażam, no chyba, że ktoś tam po chamsku, no to wiadomo, zostanie usunięty. To też norma, no bo dbam też o swoją prywatność, nie tylko o prywatność swoich przyjaciół, wiadomo. A teraz powiem Wam o srowicie hiszpańskim, czyli tym przyjacielu. Przyjaciel, który tutaj właśnie mi się przytrafił. I powiem trzy z trzech poziomów. Powiem o śnieniu, powiem o symptomach i powiem o procesie, właśnie ten shape shifting i psychologii zorientowanej na proces, czyli tej bardziej takie energetyczne wejście w tego srowida oczywiście. No mówię hiszpański, tak sobie nazwałam oczywiście na swoje własne potrzeby. Co to jest za nieprzyjemność? No jest to taka nieprzyjemność, która rzeczywiście ścina. Ścina tak konkretnie, że co się pojawia? No myślę, że większość z Was, kto przeszedł, to miał podobne takie objawy. Delirium, wysoka bardzo gorączka. No myślałam, że mi głowę spali, owszem, jasne. Potem po gorączce, nie wiem, jakoś organizm mi chyba zajarzył nie w porę, opóźnienie miałam, nie wiem. Dopiero potem siódme poty i takie, no słabość taka, że nie można dojść, pokrólować nie można do toalety, nie można nigdzie dojść z tego łóżka, to tak ciężko, ciężko o własnych siłach. Przelecieć nie idzie, miotły nie zabrałam, no wiadomo. Więc są symptomy takie nieciekawe i to trwało 2 dni. Dokładnie 2 dni trwało i na trzeci dzień już byłam bardzo zadowolona, że już mogę usiąść i nie zwalić się pod stół i nawet się napić, co prawda popracować, nawet z tym potem płynącym mi po plecach. Także już byłam zadowolona całkiem. No ale zerwał się wiatr hiszpański, w związku z tym postanowiłam pójść popływać. I trochę mnie zalało i w związku z tym oczywiście teraz siedzi mi to na głosie. Więc mam taką niezłą kontynuację tej sprawy. Nie wiem, czy to jeszcze srowić, czy już się zmieniło na chrypkę. To się okaże wkrótce, ale jest taka słabość rzeczywiście. Natomiast dzięki tym wszystkim suplementom, dzięki temu wszystkiemu, co my mamy tutaj, dzięki wszystkim wykładom i książce Jerzego Ziemby, dzięki wszystkim Wam. No to słuchajcie, nie wiem, ale no trwało to naprawdę takie najgorsze, to trwało 2 dni. Oczywiście ja nie skorzystałam ze wszystkich suplementów, bo powiem szczerze, że gdybym miała naładować te po 5 węgle i pozostałam przy witaminie C, przy amantandynie, przy cynku, przy arnika i tam dużo, dużo, sporo. Pierwszego dnia były te węgle, nie powiem, że nie. Ale gdybym miała wziąć wszystko, to podejrzewam, że to no niezłe posiłki by były z tych suplementacji całych. No witamina D3 oczywiście obowiązkowo. Także wszystko to, co wyszczególnione jest zawsze, to ja prawdopodobnie wzięłam w sporych dawkach.
i tą witaminę C jeszcze sobie dokupiłam. No niestety tutaj nie było takich możliwości, że nie ma tutaj. Tutaj wiecie, Hiszpanie, oni w 80% są po preparacie i mam takie podejrzenie, że bardzo wielu z nich po tym preparacie, bo ja oczywiście no chodzę jak to ja, ściskam każdego i tańczymy i jest fajnie i w związku z tym widocznie któryś tu kolega mi sprzedał co nieco. Więc tak to wygląda i przepraszam bardzo, ale muszę chociaż łyka. To jest niesamowite, jak człowieka może suszyć. No naprawdę, ja potrafię bez wody wytrzymać długo, ale to jest niesamowite, jak suszy. Zapewniam, nie piłam żadnych ciężkich alkoholi, nie suszy mnie, nie mam kaca. I to dobra. I teraz ten srowit cały. Weszłam sobie w tym najgorszym momencie. Oczywiście zrobiłam ten test. Zrobiłam, no ciekawość moja ma te testy. Ja mam takie jeszcze, przywiozłam sobie właśnie z Niemiec, które leżą już 2 lata. No to chyba dobre jeszcze. No i człowiek skorzystał tam na początku i potem to leży, było negatywnie, a teraz no trzeba tam było z tą właśnie, ja tylko użyłam tutaj jakby śliny, prawda? Nie będziemy sobie tutaj nic pchać po nosach. I na podstawie tej śliny oczywiście no wyszedł nam fenomenalne, wyszły 2 kreski. I no ale wierząc, nie wierząc, wiadomo jak to wychodzi. No załóżmy, coś tam jest, coś tam było. Więc weszłam sobie właśnie w tym całym delirium, ciężko się dosyć skoncentrować, ale weszłam sobie w dynamikę, w proces tego całego srowida. I nie wiem, czy ktoś kiedyś oglądał moje filmiki na temat pierwszych takich wrażeń na temat korony, kiedy ja procesowałam na wizji i ta korona mi się śniła. Był taki filmik, kiedy śniłam o kobiecie, którą ktoś stworzył, wyprodukował ją, ktoś ją stworzył i ona była zawieszona w pustce przestrzeni i rodziła się jej świadomość. I ona była zielono, niebieska i miała takie długie paznokcie, szpikulce takie długaśne i sięgała po mnie ręce. I skoro mnie się to przyśniło, stwierdziłam, że no czas przeprocesować koronę. I procesowałam ją, słuchajcie, na zasadzie kręcenia się. Poczułam, że muszę zacząć się kręcić. Kręciłam się w prawą stronę. Myśmy się wtedy jeszcze z Krysią nie znały, więc ja nie kręciłam się na Jezu, ufam Tobie, tylko na otwartych rękach. Dostałam wtedy temperatury i gdzieś tam właśnie w filmikach to poopisywałam. Przesłanie generalnie tej zmiany w tę kobietę było takie, że jest to taki upgrading, takie dodanie, jeśli ktoś to przejdzie, to zyska pewnego rodzaju nową odporność. Ona będzie inna niż dotychczasowa i będzie nas przygotowywała na coś jeszcze. Na co? Nie wiem. Taki był mój proces, taki był mój sen. I teraz po tych 2 latach ja sobie właśnie w tej ciężkiej temperaturze tutaj płonęłam, weszłam w ten proces i mimo, że bardzo trudno się skoncentrować w takim właśnie, w takiej fazie, to nowe było energią bardziej męską, było bardziej metaliczne, było bardzo takie 2 ostre szpikulce widziałam, nie widziałam jakby postaci, tak jak wcześniej. Były 2 ostre szpikulce, które bardzo chciały się wbić w tkanki, w ciało, ale no naprawdę jakby wziąć noża, to tak bardzo, bardzo mocno i dogłębnie, i natarczywie, agresywnie. I mówię, dobrze, no to co my z tym zrobimy? Czy wypada stać się tym opresorem? No i wzięłam tą poduszkę, prawda, i tak sobie tą poduszką wyobrażałam, że jestem. I to było dosyć przyjemne. To było dosyć przyjemne i kiedy się wśniłam w to, okazało się, że co ja zawsze wtedy czujecie, zmieniają się kanały, tylko możecie widzieć, macie kanał wizualizacji, możecie usłyszeć coś, te kanały się zmieniają, one są wymienne bardzo.
Mnie się zrobiło dosyć przyjemnie, że ja docieram do sedna. Docieram, mocno wchodzę, docieram do sedna. Bardzo silna energia, bardzo męska. Ja mówię, no to dobra, idziemy dalej, gdzie ja docieram. Zobaczyłam takie kółeczko, białe kółeczko, lśniące kółeczko, które mi się ewidentnie skojarzyło z komórką. Uwaga, skojarzenia czasami w początkowej fazie procesu mogą być nadinterpretacją. I trzeba uważać, nawet jak dobrze sobie zrobicie sami taki proces, to dobrze jest potem też zweryfikować, wrócić trzeba by na pewno. Mnie się skojarzyło to z komórką i to, że ten szpikulec bardzo, bardzo, bardzo chciał się dostać do tej komórki i tam coś tam pozmieniać. No dalej właśnie w tym całym swoim procesie nie byłam w stanie dojść, ponieważ no, usnęłam już. Wycieńczona tymi, prawda, zmianami podkoszulków. Natomiast są różne drogi pracy z opresorem, z tym, żeby wśnić się w coś i zobaczyć, jak to wygląda z tej strony, ponieważ jeśli nie zrozumiemy przeciwnika, nie poznamy całej dynamiki, to nie będziemy mogli wiele zaradzić z tego pułapu. Jeśli ktoś bardzo dobrze wejdzie w proces, często zdarza się, że nawet te symptomy znikają. No ja nie dałam rady tego dnia, ale powtórzyłam sobie już kolejnego dnia tę sprawę. I teraz zobaczcie, bo może ktoś będzie pracował w taki podobny sposób, albo może ktoś z Was już pracował i napiszecie mi o tym, dajcie mi koniecznie znać, co Wam wyszło z takich prac, co widzieliście. Każdy taki nawet, co się wydaje czasami ludziom, że to ma jak senny, on ma pewne informacje, on ma pewne takie skojarzenia, które najbardziej odbiera nasza podświadomość. I tutaj nie jest ważne, czy ktoś widzi kosmitę, czy ktoś widzi, nie wiem, jakiegoś tam reptyla, czy demona. Ważne jest to, że to najbardziej odbiera nasza podświadomość, a nasza podświadomość radzi sobie z taką symboliką, z jaką jesteśmy zaznajomieni. I z tym należy pracować. I ja tak samo się nie kłócę. Jak ktoś mi mówi, że jest Napoleon Bonaparte, to idziemy i gramy Napoleona i jest ok. Przepraszam i kolejne. No niesamowite. No po prostu tak może człowieka suszyć. To jest kosmos. Dobra, i teraz tak, jak można sobie, nawet jak ktoś będzie miał takie progi w procesie, że nie będzie mógł dalej w stanie pójść, będzie taki moment, że coś Wam się uda dostrzec, ale nie będzie rozwiązania i poczujecie się zmęczeni, poczujecie się senni, to znaczy, że macie na to próg i dobrze jest zrobić sobie przerwę, ponieważ ja nie jestem zwolenniczką i też ci terapeuci procesu nie są, popychać kogoś za próg, dlatego że nie każdy wtedy jest na to gotowy, a jeśli taki terapeuta przepycha kogoś na siłę, to często kończy się to jeszcze gorzej dla klienta. Więc nawet siebie samych uważajcie, do którego momentu czujecie się bezpieczni ze sobą, żeby tam wejść. Co tam może być, żeby sobie z tym po prostu poradzić. Lepiej na spokojnie, lepiej trzy kroki w tył, perspektywę złapać, spróbować ponownie, ale to Wy macie kontrolę nad sytuacją. Bo no, różne tam rzeczy po drugiej stronie są. I co tutaj może być? Ta energia, ta metaliczna energia była bardzo ciemna, ta komórka była bardzo jasna. Zobaczcie, ciemność szuka jasności. I to jest taka zagadka, której jeszcze będę z tym pracowała, dlatego że za każdym razem wychodzą nowe elementy. Nowe elementy, gdzie teraz ciemność szuka światła. Ciemność czegoś szuka ze światłem. Tam do czegoś właśnie teraz jakaś taka kumulacja światła z ciemnością następuje. I tutaj właśnie ten srowit mi się pojawił ewidentnie. No ale ja jak to ja usnęłam znowu, jako ta śniąca właśnie i przyśniła mi się para,
Przyśniła mi się para na ziemi, która jest nieśmiertelna, piękna para. Kobieta, długie, piękne, czarne włosy, niesamowita skóra, młodzi, no piękni, jak bogowie wyglądali. I takich obserwowałam i czuję, że są nieśmiertelni, że oni są już tutaj bardzo, bardzo dawno. I w pewnym momencie ta kobieta popatrzyła na tego mężczyznę. Naprawdę, można było się zakochać w obojgu, piękni byli. I dała mu znak do czegoś. A do czego? W następnej chwili ta kobieta zaczęła sobie zdejmować twarz. I pod tą twarzą okazało się, że jest, nie wiem czy robotem, ale dokładnie była zbudowana z metalu, takiego ciemnego, połyskującego metalu, taki bardzo materiału ostrego, strasznego, bezpardonowego. Od razu to się kojarzy z pewnymi emocjami, tak jak ja to odbierałam we śnie. I tutaj moje pytanie jest takie do Was, czy Wam się coś podobnego śni? Dlatego, że tak, 2 lata temu czułam tego całego COVID-a jako energię budzącą się świadomość kobiecą. Teraz była to bardzo, bardzo ewidentnie jakaś postać, ewidentnie energia męska, bardzo agresywna, bardzo bezpardonowa. Poprzednio tego nie było, to była zupełnie, zupełnie inna jakość. Teraz ten ostatni sen, a ja tutaj nie oglądam żadnych serialów sci-fi, nie mam tutaj telewizji, nie możemy, no niestety, uwielbiam oczywiście oglądać seriale właśnie i Star Trek i tak dalej, ale nic przez te 3 tygodnie, jak tu jestem, nie oglądałam, więc nie miałam się też czym bardzo zasugerować. W każdym bądź razie, niestety, ta para postanowiła zdjąć maski, zdjąć skórę ludzką, objawiła się jako coś nieludzkiego. To nie wiem, czy to jest... Zobaczcie, jakie macie skojarzenia też, kiedy ja o tym mówię, czy to jest sztuczna inteligencja, czy to jest jakaś forma, jakaś rasa przejmująca, kosmiczna, znaczy rasa, wszyscy jesteśmy z kosmosu oczywiście, ale czy to jest jakaś rasa, czy to jest sztuczna inteligencja, czy to jest, w jaki sposób jest to związane z całą tą demią, bo jest pewien związek, przynajmniej dla mnie osobiście, jako dla śniącej, energetyczny związek tego, całej tej sytuacji. O elitach nie będę dzisiaj mówiła, ale ta para miała bardzo wyraźny cel, zniszczyć ludzkość, taką ludzkość, jaka ona istnieje. No i oczywiście się obudziłam, więc nie powiem Wam dzisiaj ciągu dalszego tej sprawy. A teraz słuchajcie, przejdziemy do wahadła. Było pytanie, czy wahadłem można sprawdzać kanały, czy one są bezpieczne, czy coś tam nie przechodzi. Jejciu, co ja mam na to powiedzieć? Znowu, żeby nie być źle zrozumianą, żeby do czegoś też nie namawiać, ja zawsze namawiam do ogromnej ostrożności. To, że jeśli ktoś pracuje z wahadłem, czy czymś innym, czy wśni się w coś, wszystko jedno. Natomiast jeśli poczujecie, że coś idzie przez jakiś kanał, to się zdarza, ponieważ na każdy kanał jest dużo odbiorców, ludzie wpływają, nie tylko. I jeśli coś poczujecie, że jest nie tak, to nie musi oznaczać, że kanał jest zły, że ta postać, ta osoba, kobieta, mężczyzna, czy współdziałający na tym kanale są źli. Nie musi to tego oznaczać. Może, nie musi. Proszę zachować ostrożność. Czasami po prostu coś może próbować przejść, więc należy po prostu robić swoją własną ochronę. Można wahadłem sprawdzić, bo jeżeli tam było, że wahadło jest manipulacyjne i tak dalej, no wszystko może być manipulacyjne. To jest właśnie to wypaczenie, że naprawdę wszystko, najlepszą rzecz można wypaczyć. Miłość też wypaczono.
Też w imię miłości ludzie zabijali, tak? W imię miłości do religii. Wszystko absolutnie można wypaczyć. Wahadło też można wypaczyć. Wahadło to jest przedłużenie naszej podświadomości, nadświadomości. I jeśli człowiek pracuje lata całe z wahadłem czy z ciałem, czy ma też inne metody, i jemu się to sprawdza, i trafia, i trafia, i trafia, to nie może się mylić, nie? Oczywiście, co jakiś czas mogą być jakieś tam potknięcia, ale tak naprawdę to jest rozwój naszej intuicji. Wahadło wspiera rozwój naszej intuicji, więc jak najbardziej wahadły można sprawdzać. I też to, że dany na przykład, czy kanał sprawdzacie, czy kogoś, to też nie jest tak, że ktoś jest zły, jak wam wyjdzie, żeby nie dotykać. Może dla was ta wibracja być nieodpowiednia. Ja znam takich ludzi, którzy no, są świetni, bardzo, bardzo ich cenię, no ale na przykład astrologicznie, jak sprawdzimy sobie układy, to no, nie dogadamy się. Prędzej czy później się pokłócimy, bo mamy takie układy i koniec. I tutaj zachęcałabym właśnie do zgłębiania astrologii, królowej nauk. I jeszcze taka ostatnia rzecz, dzisiaj będzie krótko, ja co prawda się już może nie zwalę pod kanapę tym razem, no, żeby zachować jeszcze głos, mam nadzieję, że już wkrótce będzie dobrze. Umysł początkującego, to jest to zachowanie też tego umysłu początkującego. To nie znaczy być naiwnym, to nie znaczy być sceptycznym, niesceptycznym. Do wszystkiego, to oznacza ograniczoną otwartość, pewnego rodzaju otwartość do zdarzeń, nawet jak nam się i tak jak największy obiektywizm, my nigdy nie jesteśmy w 100% obiektywni. A szczególnie ci, którzy mówią, że są w 100%, to są najmniej. Więc chodzi o to, żeby być jak najbardziej obiektywnym, osiągnąć być może jak najwyższy pułap procentowo tego obiektywizmu, i nie wyciągać pochopnie za szybko tych wniosków, czyli nie interpretować za szybko, a jak się interpretuje, żeby też nie nadinterpretować. To też jest taka zasadnicza różnica, że coś może oznaczać, że na pewno wiemy, że mamy takie skojarzenia, czy z danym snem, ale potem też już jak pójdziemy za bardzo w umysł, to może się okazać, że zaczynamy nadinterpretować i sobie dokładamy, bo na przykład mamy nastrój na strachy, to sobie nałożymy więcej strachu, sobie taką nadinterpretację stworzymy i tam diabeł się cieszy, nie? Diabeł, pamiętajcie, tkwi w szczegółach. I dlatego tak bardzo jest ważne trzymanie się faktów. Czy to jest, czy to się wydarzyło, czy ja o tym śniłam, co ja dokładnie śniłam, czy ja to interpretuję. A jak to interpretuję, to czy nie nadinterpretuję. I dopiero potem wyciągamy te wnioski. Umysł początkującego to jest nienastawianie się, że ja wiem na pewno. To jest nastawienie odkrywcy. Owszem, ja już widziałam tysiące przypadków, że to było wtedy, 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 i to jest dobre, bo to jest nasze doświadczenie. Więc ja mogę założyć, że prawdopodobnie będzie taki w tym przypadku, jeśli oczywiście jest to sprawa, na którą ja mogę pomyśleć, bo czasami trzeba w sprawach medycznych reagować szybciutko, ale jeśli no jest tysiąc przypadków, tysiąc razy spotkałam się w związkach to i to i to, to jeśli ja się na tym zafiksuję i przyjdzie kobieta, która będzie miała podobny problem, ja nie będę w stanie odkryć jej unikalnego wyzwania, które ona ma. I co z tego, że to jest podobne do tysiąca przypadków? Ja wiem, że recepta ogólna jest taka, że to się robi to i to. Każdy jednak przypadek jest indywidualny. Dobrze, słuchajcie, żebym ja tutaj nie straciła do końca głosu. Mam nadzieję, że wyjaśniłam to z tym umysłem, z tym wahadłem, jak sprawdzać.
I jeszcze ostatnia rzecz. Przepraszam, najmocniej przepraszam, to już musiałam jeszcze takie małe cięcie zrobić. Właśnie, jeszcze jak sprawdzać, nie trzeba wahadła. Jak sprawdzać, czy coś jest dla Was dobre? Znowu, żeby nie przesadzać, no bo no, niektórzy biorą to wahadło, chodzą po sklepie i wahadłują te warzywa wszystkie. I można i tak, no, jak ktoś ma taką misję życiową, można i tak. Można się pobawić przez jakiś czas, nie? Ale no, słuchajcie, no, co za dużo, to niezdrowo. Wszystko w ramach rozsądku. I o czym mówię? Można sprawdzać, czy coś jest dla Was dobre, czy nie, też jak śnicie. Czyli, że niektórzy z Was, którzy mają rękę do artefaktów, na noc bierzecie w rękę tą rzecz, nie wiem, bransoletkę ktoś Wam dał i nie oczyście jej jeszcze i śpicie z tą bransoletką. Możecie ją też oczyścić, wtedy będzie słabsze przesłanie, ale jeśli ktoś bardzo się obawia, no to lepiej oczyścić niż wejść w jakąś krainę, bo ja dostawałam różne rzeczy i taka jedna bransoletka meksykańska zaprowadziła mnie właśnie do tej krainy wampirów w Meksyku, więc nie każdemu mogą się takie atrakcje podobać, więc uwaga. No ja mam takie tendencje właśnie, że jak sobie też coś posłucham i tu mnie Zygfryd właśnie prosił, to usnęłam przy jednym kanale i tam rzeczywiście coś było. Coś było, ja mu to powiedziałam. Co się może pojawić przy kanałach, od razu uczulam na to. Jak coś takiego zauważycie, proszę zróbcie ochronę. Na każdego kanale może się pojawić od czasu do czasu jakieś takie atrakcje. Co jakiś czas oczywiście dobrze jest oczyszczać swój kanał, my tu też robimy. Świetliście, żeby było, ale no są takie formy. Pojawiła mi się taka energia ciemna, która nie była istotą, ale jakby wysyłała takie macki poprzez kanał ciemne, pobierając energię od słuchaczy. Także uwaga na to, jeśli po obejrzeniu filmiku, zobaczcie jak się czujecie, czy jesteście zainspirowani, czy wiecie co macie robić, czy to też była taka tylko właśnie papka informacyjna, jak strasznie jest. Bo jeśli jesteście naładowani właśnie informacją, i szukacie kolejnej informacji, nie było żadnej inspiracji, co można zrobić, jak dalej działać, nic co dla Was nie możecie sobie wziąć, no to niekoniecznie też może to być jakieś takie celowe ssanie energii, ale to jest tak, że sami oddajecie swoją cenną energię życiową właśnie w no jakąś tam właśnie sztuczną inteligencję zazwyczaj, bo youtuberowi to tam no to tyle, ile ma tej oglądalności, prawda, że on na tym może zarabiać, albo też cieszy się z komentarzy i robi to w dobrej wierze, ale tak naprawdę uwaga idzie do sztucznej inteligencji. A jeśli nawet dlatego ja też mówię, lepiej słuchać, nie zawsze oglądać, chyba że dlatego też powtarzam, nie oglądajcie mnie, jak dobrze mówię, to posłuchajcie, no bo nie ma tutaj, no nie ma tutaj jakichś takich fajerwerków za mną, nic tam się nie dzieje, oglądajcie Diego, on ma super filmiki za sobą, ma całe tło, a jak już oglądać mnie, no to ja kiedy tańczę, kiedy coś robię na promenadzie, kiedy mam nadzieję, że jednak uda się tam jeszcze coś zrobić, żebyście Wy potańczyli, żeby powtórzyć w prostych krokach salsę, żebyście mogli zatańczyć z nami, to bardziej w ten sposób, dlatego że wtedy idzie cała uwaga, jeśli odsłuchujecie i robicie notatki i macie myśl, że to możecie zrobić, nie tracicie energii. Ale jeśli tylko oglądacie i następuje taki hipnotyzm, tracicie energię. Więc tutaj trzeba uważać. Tutaj niekoniecznie muszą być jakieś, nie wiem, astralne istoty się pojawiać, ale są, no są takie różne nieciekawe energie ciemne,
które właśnie takie macki wysyłają. Ja to tak przynajmniej widziałam. To oczywiście moja wyobraźnia. Pamiętajcie, że wszystko, co mówię, mówię z pozycji śniącej. To jest moja wyobraźnia, to jest to, jak ja coś widzę. I to jest też oparte na wszystkich tych doświadczeniach, które ja miałam, które w tych po różnych tam wymiarach sobie pochodziłam, czy astralach. Astral jest nieciekawy, szczerze mówiąc. Ale są inne, piękniejsze wymiary, gdzie można właśnie fajniejszych rzeczy doświadczyć. Więc to są wszystko moje doświadczenia i cieszę się bardzo, kiedy one się pokrywają w jakiejś części z waszymi, że jest to tak zwany taki jungowski kolektyw podświadomości, gdzie te rzeczy możemy razem zobaczyć, że one się powtarzają, one oznaczają podobne rzeczy dla nas, dla naszego życia, w którym kierunku idziemy jako ludzkość. I ja uwielbiam takie historie, ja uwielbiam właśnie i o wróżkach, i o centaurach. No i słuchajcie, zapraszam oczywiście do swojej śniącej, ja oczywiście zapomniałam o tym powiedzieć, jak powinnam zawsze na początku, tak jak mi tutaj radzicie, mówicie. Tam jest taki piękny sen, a właściwie no, śnienie na jawie, kiedy obudziłam się i zostałam zabrana przez centaura, który uczył mnie astrologii, i to był niesamowity sen, i bardzo bym chciała tego centaura jeszcze spotkać, bardzo. Dobra, mimo wszystko się rozgadałam, chciałam Was bardzo serdecznie pozdrowić. Jeżeli cokolwiek tam się Wam przytrafia, pamiętajcie o tym wejściu, zrozumieniu opresora, zobaczenia, co tam jest, weryfikacji, nie za szybko te wnioski, będę się trochę powtarzała. No i zapraszam do śniącej i do następnego razu. Pozdrawiam bardzo serdecznie i cieplutko.